A skoro o momentach mowa, to kolejny laureat jest autorem najszybszego i zarazem najbardziej spektakularnego momentu w historii polskiego sportu. Magiczne 3000 sekundy, które przełożyły się potem na 4 cm przewagi na torze. Ale taki jest dzisiejszy sport, w którym o sukcesie decydują niuanse i szczegóły. A jedynego strażaka w Polsce, który nie boi się zostać na lodzie, uhonoruje piękna królowa polskiej tyczki, szanowni państwo, Monika Pyrek. Dobry wieczór państwu. Mimo że uprawialiśmy zupełnie, ja uprawiałam zupełnie inne dyscypliny, a już tu jesteś. Nie mogliśmy się spotkać na żadnych zawodach, ale mimo tego mamy wspólne doświadczenia, bo oboje dobrze wiemy, jak to jest, kiedy o medalu decydują centymetry. Zbigniew Brudka. Jeszcze 3 lata temu niewielu o nim słyszało, a w olimpijski sukces wierzył tylko on i jego trener. Zbigniew Brudka obejmie prowadzenie! Jest pierwszy! Prowadzi! Matko jedyna, on to zrobił! Ugasił ten olimpijski płomień nadziei rywali! Jednak po tym fenomenalnym przejeździe jego nazwisko było na ustach wszystkich polskich kibiców. Agent 003, Zbigniew Brudka. Zbigniew Brudka! Dobry wieczór państwu. Dziś z falstartem, ale jestem. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy na mnie zagłosowali, którzy mi kibicowali. Dziękuję Piotrkowi Dębowskiemu za ten wspaniały komentarz, który będę pamiętał do końca swoich dni. Przede wszystkim chciałem podziękować mojej żonie Agnieszce, moim córom, moim rodzicom, rodzinie, przyjaciołom, którzy mnie wspierali i wspierają dnia dzisiejszego. Specjalne podziękowania na pewno kieruję w stronę trenerów, pierwszego trenera Mieczysława Szymajdy, aż po trenera Kmiecika i wszystkich, którzy służyli mi radą. Dziękuję im serdecznie, masażystom, fizjoterapeutom, tym wszystkim osobom, którzy naprawdę wpłynęli na ten sukces. Tak jak tutaj zostało wspomniane, jestem strażakiem, także od kiedy jestem strażakiem, łączę swoje dwie pasje, moje sportowe wyniki poszły mocno do przodu. Nie byłoby to możliwe dzięki współpracy i porozumieniu Polskiego Związku Żeglarstwa Szybkiego razem z komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej, panem Wiesławem Leśniakiewiczem, podległym mu komendantom, kolegom strażakom. Serdecznie dziękuję, szczególnie tym w Owiczu. Zbigniew Brudka. Zbyszku, no właśnie, nie gaśmy tego płomienia radości, bowiem awans do dziesiątki najlepszych polskich sportowców wywołał spore poruszenie w całym środowisku łyżwiarskim i to od toru Stegny aż po słynny tor Tjalf w Herenben. Zresztą sam zobacz, proszę. Zbyszek jest na pewno człowiekiem, który wie, czego chce, doskonale zna swoje ciało, potrafi się przygotować do konkretnej imprezy. Myślę, że jest to cecha mistrza, myślę, że jest to cecha godna naśladowania. Jakby nie patrzeć, jest to chłopak, który mi pokazał, że można indywidualnie wygrywać i był liderem Pucharu Świata, wygrał ten Puchar Świata. Zbychu, jesteś już mistrzem olimpijskim, teraz czekamy, abyś został mistrzem świata. Hello Poland, hello Brudka, congratulations with your nomination. I hope you win it this time, not become second like I did, but best of luck. Brudka, Brudka, Zbigniew Brudka, ale najlepsze...